Stefan Kraft ma kryształową kulę na wyciągnięcie ręki. Oznacza to, że trofeum znacząco oddaliło się od Kamila Stocha. Austriak wygrał konkurs Pucharu Świata w Planicy. Kamil Stoch był piąty. Stefan Kraft w każdej serii leciał ponad 240 metrów, Kamil Stoch poniżej 230. Austriak wygrał siódmy konkurs w sezonie, Polak piąty i w klasyfikacji generalnej traci do lidera 86 punktów. Myślę, że to już jest wszystko załatwione, jak to się mówi w żargonie, pozamiatane. Nie mówię tutaj, że składam broń. Nawet jeśli w niedzielę Stoch wygra, Kraftowi do zdobycia kryształowej kuli wystarczy 16 miejsce. Gra nie jest skończona, będę musiał być bardzo skupiony. Piotr Żyła siódmy, to jego najlepszy pucharowy wynik od weekendu w Zakopanem. Wynik jak najbardziej udany, miejsce satysfakcjonujące. Cel zrealizował też Maciej Kot, był 12 i broni 5 miejsca w Pucharze Świata. W walce z Domenem wygrałem i był za mną, także parę punktów. Powiększyłem swoją przewagę. Dawid Kubacki 23. W Pucharze Narodów drugą Austrię wyprzedzamy o 226 punktów. Jutro konkurs drużynowy. Jeśli wyprzedzimy Austriaków i Niemców, zapewnimy sobie zwycięstwo w Pucharze Narodów. Planica, Michał Regulski. Weekend z Planicą dopiero się zaczął. Przed nami jeszcze 2 dni emocji. Spójrzmy na plan transmisji. To może być piękny początek dnia. Konkurs drużynowy w Jedynce o 9:40. W niedzielę także rano pokażemy konkurs indywidualny. Polecamy także Państwa uwadze programy podsumowujące Puchar Świata w Planicy.